To ty mnie znalazłeś. Ale ty napisałaś. Więc moja mama była rozrywana między małżeństwem Manaszaków, a swoją mamą, która była pielęgniarką. I była też, znaczy ta Regina, moja babcia, przy założeniu pierwszej jednostki Polskiego Czerwonego Krzyża w Baranowiczach. I w tym momencie, kiedy Manaszakowie wyjeżdżają, babcia Regina umiera. Moja mama w wieku 10 lat zostaje sama. I ma tylko narzeczonego babci. I co on robi? Musi z Niemcami wycofywać się do Polski i zabiera ją. I tak jeżdżą przez te 6 lat i któregoś dnia mama już po wojnie, w wieku 16 lat, wraca do Polski. Zostaje w tej Polsce, już nie jedzie do Baranowicz, przygarnęła ją tam jakaś rodzina i całe życie szukała Manaszaków. A w związku z tym, że ja robię drzewo genealogiczne mojej rodziny i już tych łaszuków obskoczyłam po tym internecie ze wszystkich stron, a jeszcze w tym czasie mieszkałam jeszcze w Niemczech, mówię, zacznę od Manaszaków. No i tak siedzę sobie rano, rzuciłam Manaszak Stanisław i nagle otwieram. I Bóg mi świadkiem, gdybym nie siedziała, to chyba upadła. Patrzę, moje zdjęcie. Otwieram oczy, jeszcze raz tak patrzę. No moje zdjęcie. Kto może mieć jeszcze moje zdjęcie, tak? Bo ja mam takie samo. I patrzę na dole, Kazimiera, Goryca Pachcia. No to więc dużo nie myśląc, napisałam od razu tutaj do waszej gazety i poprosiłam o kontakt. I tak cały czas miałyśmy kontakt telefoniczny. No i teraz mi się w piątek udało już poprzyjechać. Także żeśmy się poznały, bo my jesteśmy gdzieś tam jakąś dziesiątą wodą po pasierbniu. Stanisław Banaszak urodził się w Panience, a Maria Łaszuk w Baranowiczach, dzisiaj należących do Białorusi. W Wielkopolskim Stanisław walczył w wojnie bolszewickiej, potem pozostał z Wojskiem Wielkopolskim oczywiście i po wojnie bolszewickiej pozostał w Wojsku Polskim, służył najpierw w Krotoszynie, potem w Bydgoszczy, a w końcu w Baranowiczach. Poznał swoją żonę i gdy wybuchła II wojna światowa, walczył z Rosjanami, z Armią Czerwoną i dostał się po 17 września do niewoli rosyjskiej. Stamtąd udało mu się zbiec. Gdzieś był w obozie za Moskwą. Teściowa podawała nazwę, ale takiej nazwy nie ma obozu. Jemu udało się zbiec, no wrócił do Baranowicz i zaraz na drugi dzień wrócił. Zgłosili się do niego ci żydowscy krawcy, którzy szyli do Wojska Polskiego w tych Baranowiczach, że ma go aresztować dzisiaj w nocy, tam wtedy tak powiedzieli NKWD i że już nie nocował w domu. I potem wozem końskim, z koniem, tak jak to dawniej było, postanowili wrócić do Panienki, tam gdzie mieszka jego rodzina. I tak właśnie zaczęło się to zbiorowe aresztowania od tej tajnej organizacji bojowej. A później Niemcy połączyli, że oni nie tylko byli w tajnej organizacji bojowej, tu zjadł się na dużo osób, i jednocześnie byli kolporterami Gazety Wydarzeń Polska. I w zasadzie w rozprawie to te zarzuty i do niego, i do tej żony były na temat działalności jako kolportażu tej Gazetki dla Ciebie Polsko, a karę śmierci dostali za to, że przenocowali, rozmawiali z redaktorem i twórcą tej gazetki, Konradem Latanowiczem. I wszyscy ci, którzy mieli kontakt z Latanowiczem, to dostawali karę śmierci. Z Poznania zostali wysłani do Zwickau w Saksonii. Tam były trzy więzienia. Jedno było takie śledcze, ciężkie. Jedno było właśnie, tym oni byli. Już po prostu Niemcy uważali, że wszystko o nich wiedzą, tylko czekali na rozprawę. I stamtąd przyszedł list
nie wiem, czy obydwoje pisała, tylko ta Maria. Chyba Maria pisała, bo oni ze sobą widzieli się, właśnie tylko ona, że widzą się przez jakieś tam ogrodzenie i są o wiele lepiej traktowani niż w Poznaniu i ma nadzieję, że będą zwolnieni. A oni zostali wysłani na rozprawę do Rawicza, gdzie otrzymali karę śmierci.